1980 roku 32-letnia mieszkanka Kalifornii przepadła jak kamień w wodę. Znajomi widzieli, jak jej samochód odjeżdża z parkingu. Później już więcej nie zobaczyli ani swojej koleżanki, ani jej auta. Dopiero po jakimś czasie zdali sobie sprawę, że tak naprawdę nie mieli pewności, kto siedział wtedy za kółkiem. Świadków oślepiły światła reflektorów. W pojeździe mogła być tylko Dorothy, ale równie dobrze mógł obok niej siedzieć porywacz. Ale najdziwniejsze w tej historii jest to, że bliscy ofiary przez długi czas dostawali tajemnicze telefony. Dzwoniący mężczyzna otwarcie przyznawał, że porwał ich córkę i pozbawił ją życia. Ich nadzieja na szczęśliwe zakończenie coraz szybciej gasła. Zanim przejdziemy do treści odcinka, chciałbym poświęcić chwilę naszemu partnerowi i sponsorowi – BookBeat. Jest o czym opowiadać, ponieważ w tej aplikacji przeznaczonej do słuchania audiobooków pojawiła się ostatnio wyjątkowo interesująca pozycja – Morderca w potrzasku. To najnowsze dzieło poznańskiego pisarza Michała Larka, którego możecie kojarzyć również z podcastu Zabójcze opowieści. Michał przez długi czas szczegółowo badał sprawy kryminalne z Wielkopolski, które łączy jeden wspólny wątek. Sprawcy odebrali sobie życie. Z tego powodu są to często historie pełne niedopowiedzeń i owiane tajemnicą. Przykładem jest choćby sprawa Józefa Pluty, znanego jako wampir z Marianowa. Bez wątpienia to jedna z najbardziej mrocznych postaci w historii Polski. Ponieważ Pluta odebrał sobie życie podczas obławy, wokół jego historii narosło wiele legend i mitów. Michał Larek postanowił zweryfikować te opowieści. Rozmawiał z funkcjonariuszami, którzy pracowali przy śledztwach. Odwiedzał miejsca zbrodni i kontaktował się ze świadkami i lokalną społecznością. To naprawdę solidna, dziennikarska robota. Efektem jego pracy jest audiobook odczytany przez genialnego lektora Mariusza Bonaszewskiego. Zachęcam do sprawdzenia tej pozycji. A jeśli nie macie jeszcze konta w BookBeat, możecie je założyć, korzystając z kodu promocyjnego. Wpisując kod KRYMINATORIUM lub klikając link w opisie odcinka, otrzymacie 30 dni darmowego dostępu do aplikacji, w ramach których możecie przesłuchać 20 godzin ulubionych audiobooków. A jest w czym wybierać. Znajdziecie tam tysiące tytułów, w tym wiele z gatunku True Crime. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie mają konta, do wypróbowania BookBeat i odsłuchania pracy Michała Larka. Rejestracji dokonujecie przez stronę internetową, a słuchacie w aplikacji. Szczegóły jak zawsze znajdziecie w opisie odcinka. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Dorothy Jane Scott prowadziła spokojne życie. Samodzielnie wychowywała 4-letniego syna. Rodzina była dla niej najważniejsza. Codziennie rozmawiała z rodzicami i młodszym bratem. Mieszkała z ciocią w miejscowości Stanton w stanie Kalifornia. Pracowała w pobliskim Anaheim jako sekretarka u przedsiębiorcy, który prowadził dwa sklepy związane z branżą konopną. Sama Dorothy stroniła od wszelkich używek. Nie paliła papierosów ani nie piła. Nie lubiła imprezować. Wieczory spędzała w domu w towarzystwie swojego syna i pozostałych członków rodziny. Z nikim się nie spotykała. Rzadko chodziła na randki. Jeśli już tak się działo, to musiało oznaczać, że spotkała wyjątkowego mężczyznę. Chciała związać się z kimś, kto podzielałby podobne wartości. Była introwertyczną duszą, ceniła spokój zacisza domowego. Co niedzielę chodziła do kościoła. Wiara odgrywała istotną rolę w jej życiu. Przyszły partner musiałby, podobnie jak ona, być oddanym chrześcijaninem, lubiącym spokojne życie. Znajomi opisywali ją jako wstydliwą i nieśmiałą. Nie była duszą towarzystwa z ogromnym gronem przyjaciół. Do szczęścia wystarczyło jej kilka najbliższych osób, na których zawsze mogła liczyć. Nie czuła potrzeby, by wszyscy ją lubili. Choć każdy, kto ją poznał, uważał, że jest ciepła i życzliwa. Kiedy widziała, że ktoś jest w potrzebie, od razu wyciągała pomocną dłoń. Wieczorem 28 maja 1980 roku Dorothy wybrała się na spotkanie pracownicze. Jej 4-letnim synem zaopiekowali się rodzice. Sekretarka zawiozła go do ich domu i pojechała do pracy. Zauważyła, że jeden z jej kolegów, Konrad, dziwnie wyglądał. Gdy do niego podeszła i zapytała, okazało się, że źle się czuł. Na skórze miał czerwony ślad, który wyglądał jak po ugryzieniu. Dorothy uznała, że będzie potrzebował pomocy medycznej.
zaoferowała, że zawiezie go do miejscowego szpitala. Inna pracownica o imieniu Pam również z nimi pojechała. Dorothy chciała wstąpić jeszcze na chwilę do domu rodziców, by im powiedzieć, dokąd się wybiera i że prawdopodobnie będą musieli posiedzieć z wnukiem dłużej niż początkowo założyli. Przy okazji przytuliła chłopca i powiedziała mu dobranoc. Rodzice zeznali, że postanowiła również zmienić pewną część swojej garderoby. Na początku miała na szyi czarny szalik, wtedy zmieniła go na inny w kolorze czerwonym. Następnym przystankiem był szpital w miejscowości Orange. Kolega szybko trafił w ręce lekarzy. W tym czasie jego koleżanki siedziały w poczekalni. Rozmawiały, oglądały telewizję i czytały gazety. Nie odstępowały się na krok. Żadna z nich nie poszła ani do toalety, ani po kawę. Cierpliwie czekały na mężczyznę. Gdy w końcu koło 23 opuścił gabinet lekarski, okazało się, że jego życiu nic nie zagraża. Został ugryziony przez pająka, ale takie przypadki są często odnotowywane w Kalifornii i nikogo tam nie dziwią. Lekarz wystawił mu receptę. Konrad chciał od razu zrealizować ją w przyszpitalnej aptece. Dorothy zasugerowała, by Pam z nim poszła, a ona w międzyczasie skoczy do toalety i potem od razu do samochodu. Stał na parkingu za budynkiem. Stwierdziła, że podjedzie od strony wyjścia, tak by kolega nie musiał zbyt długo iść i niepotrzebnie się męczyć. Minęło kilka minut. Konrad i Pam czekali na 32-latkę w umówionym miejscu, ale jej nie było. Poszli więc w stronę parkingu. Wtedy dostrzegli białą Toyotę Dorothy z włączonym silnikiem i światłami. Samochód jechał w ich stronę. Nagle przyspieszył. Pomachali jej, aby do nich podjechała. Mimo to ona się nie zatrzymała i odjechała z piskiem opon. Zaczęli biec za samochodem, ale nie mieli szans go dogonić. Ta sytuacja ich zdziwiła. Początkowo nie rozumieli, dlaczego Dorothy ich tam zostawiła. Później pomyśleli, że musiała nagle wracać do domu, do syna. Co prawda były to czasy bez komórek, ale w szpitalu znajdowało się kilka telefonów. Może zadzwoniła do swoich rodziców i wtedy dowiedziała się, że powinna jak najszybciej być w domu. Ta myśl wydawała się sensowna i właściwie tylko to przychodziło im do głowy. Dorothy była kochającą i troskliwą matką. Stawiała potrzeby swojego syna na pierwszym miejscu. Jeśli tak się stało, to wiedzieli, że po nich przyjedzie. Czekali na szpitalnym parkingu przez 2 godziny i nic. Wtedy odczuli jeszcze większy niepokój. Zaczęli się zastanawiać, czy za zachowaniem koleżanki nie stało coś innego. W końcu w normalnej sytuacji wróciłaby po nich. Coś naprawdę musiało ją zatrzymać. Zdali sobie sprawę z bardzo ważnej rzeczy. Gdy samochód zaczął zbliżać się w ich stronę, światła ich oślepiły i nie byli w stanie dostrzec za szybą sylwetki czy twarzy koleżanki. Tak naprawdę każdy mógł tam siedzieć, a oni nie mogli tego potwierdzić ani wykluczyć. Więc nie mieli pewności, czy to Dorothy faktycznie prowadziła wtedy samochód. Poważnie się zmartwili, ale nie skontaktowali się z jej rodzicami czy ciotką. Być może nie mieli ich numerów. W każdym razie powiadomili policję. Funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenie stwierdził, że kobieta mogła przecież pojechać do domu. Nie widział podstaw, aby przejąć tę sprawę. Ale 32-latka nie wróciła do mieszkania, które dzieliła z ciotką. Nie przyjechała do rodziców po syna. W nocy nie wydarzyło się nic złego. Córka do nich nie zadzwoniła, a oni nie poprosili, by do nich przyjechała. Ostatni raz widzieli ją po 21, nim odwiozła znajomych do szpitala. Gdy nad ranem ojciec próbował zgłosić zaginięcie córki na policję, również zderzył się ze ścianą. Minęło zbyt mało czasu. Dorothy była dorosłą i zdrową kobietą. Było wiele potencjalnych wytłumaczeń, dlaczego nie wróciła. Na przykład wykorzystała okazję, że rodzice zajmowali się dzieckiem i spotkała się z jakimś mężczyzną. Dla zaniepokojonego ojca nie brzmiało to logicznie. Córka w tamtym czasie z nikim się nie spotykała. On i jego żona z pewnością by o tym wiedzieli. Dorothy była z nimi blisko i bardzo im ufała. Nie zataiłaby tak ważnej informacji.
Ani on, ani miejscowa policja nie mieli wtedy jeszcze pojęcia, że chwilę wcześniej, koło 4:30, w miejscowości oddalonej około 20 km od szpitala, znaleziono auto Dorothy. Gdy na miejscu zjawili się stróże prawa i strażacy, zastali właściwie już wrak pojazdu strawiony przez ogień. Ktoś celowo go podpalił. Obawiali się, że w środku natrafią na ludzkie szczątki, ale na szczęście w momencie eksplozji nikogo ani niczego tam nie było. Na szczęście tablice rejestracyjne zachowały się w miarę w dobrym stanie. Na tej podstawie udało się ustalić, do kogo pojazd należał. Była to biała Toyota z 1973 roku, ukochany samochód Dorothy. Informacja trafiła do funkcjonariuszy, którzy dwukrotnie zignorowali próby zgłoszenia jej zaginięcia. Jednak w obliczu takiego doniesienia nie mogli już dłużej pozostawać obojętni. Stróże prawa przesłuchali rodzinę zaginionej i jej znajomych z pracy. W szczególności skupiono się na dwóch osobach – Konradzie i Pam. To oni widzieli ją jako ostatni. Oboje twierdzili, że tamtego wieczoru Dorothy zachowywała się normalnie. W szpitalu większość czasu spędziła w towarzystwie koleżanki. Oddaliła się sama tylko na chwilę, gdy na koniec poszła do toalety. Potem miała podjechać samochodem w stronę wyjścia. Obiecała, że będzie na nich czekać, a jak już wiemy, tak się nie stało. Przynajmniej według wersji znajomych, która brzmiała dla śledczych wiarygodnie. Coś musiało wydarzyć się w czasie, kiedy została sama. Na przykład, gdy znalazła się na parkingu. Czy ktoś ją wtedy zaczepił i przestraszył? A może kobieta padła ofiarą porwania? Sprawca mógł podejść do niej z bronią w ręku, kazać wsiąść do samochodu i jechać we wskazanym przez niego kierunku, albo ukryć się wcześniej w aucie. Były to tylko domysły. Śledczy musieli odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Co takiego stało się tamtego wieczoru? Gdzie pojechała? Czy ktoś jej towarzyszył? Czy to ona prowadziła samochód? A jeśli nie, to kto? W trakcie przesłuchania rodziny na jaw wyszła szokująca informacja. Na krótko przed zaginięciem Dorothy dostawała podejrzane telefony. Anonimowy rozmówca dzwonił do pracy. Był doskonale zorientowany, kiedy zaczynała i kończyła się jej zmiana. Zwracał się bezpośrednio do niej. Wyznawał jej miłość. Dla Dorothy brzmiało to tak, jakby mężczyzna miał obsesję. Wydawało jej się, że kojarzyła ten głos. Już gdzieś go wcześniej słyszała na żywo. Jednak nie mogła dopasować go do żadnej twarzy czy nazwiska. Z każdym telefonem odczuwała coraz większy niepokój. Pewnego dnia miarka się przebrała. Tajemniczy adorator zaczął jej grozić. Powiedział, że ją zabije. Potnie na kawałki i zadba o to, by nikt nigdy jej nie odnalazł. Kobieta nie zgłosiła tego na policję. W 1980 roku uporczywe nękanie nie było karane nie tylko w Kalifornii, ale w całym kraju. Zmiany w tym zakresie zaszły dopiero w latach 90. Mimo to Dorothy potraktowała te groźby poważnie. Zaczęła się obawiać o swoje życie. Zapisała się na zajęcia karate i nauczyła podstawowych ciosów. Zastanawiała się nad zakupem broni palnej. Ostatecznie uznała, że tego nie zrobi. Nie chciała trzymać pistoletu w domu, w którym mieszkał jej 4-letni synek. Zachowywała ostrożność. Wieczorami rzadko wychodziła z domu. Tamten dzień był wyjątkiem, odskocznią od rutyny. Najpierw pojechała na spotkanie pracownicze, a później do szpitala. Na chwilę została sama. Ktoś, kto ją porwał tamtego wieczoru, wiedział, gdzie jej szukać. Tylko osoby z rodziny i pracy mogły mieć taką wiedzę. Ale policjanci wykluczyli je z grona podejrzanych. Zatem powstała inna teoria. Sprawca ją obserwował i śledził. To również pasowało do wersji, że za wszystkim stał stalker. 2 tygodnie po zniknięciu 32-latki matka odebrała przerażający telefon. W słuchawce usłyszała nieznany jej głos mężczyzny. Wywnioskowała, że to on wcześniej wydzwaniał do jej córki. Zapytał, czy jest spokrewniona z Dorothy. Gdy potwierdziła, oznajmił: mam ją. W prasie pojawiały się doniesienia o zniknięciu młodej matki, ale dziennikarze nie znali szczegółów. Tajemniczy mężczyzna wiedział, że Dorothy tamtego wieczoru pojechała ze znajomymi z pracy do szpitala, że jej kolega został ugryziony przez pająka, że miała na szyi czerwony szalik. Wobec tego matka przeczuwała, że ten człowiek powiedział prawdę.
porwał jej córkę. Ale nie zdążyła go o nic zapytać. Szybko się rozłączył. Kilka dni później ten sam człowiek zadzwonił do redakcji lokalnego dziennika. Telefon odebrała ówczesna redaktor naczelna. Mężczyzna wyjawił, że dzwoni w sprawie zaginionej kobiety. Jego słowa zmroziły dziennikarce krew w żyłach. Powiedział do niej jak gdyby nigdy nic. Była miłością mojego życia. Przyłapałem ją na zdradzie z innym facetem. Zabiłem ją. Dodał, że spotkali się w szpitalu. Kwestia tego, jak się tam znalazł, pozostała niewyjaśniona. Czy on lub ktoś z jego bliskich potrzebowali pomocy medycznej? A może śledził Dorothy? Pytania się mnożyły. Z jego historii wynikało, że podszedł do niej i zapytał o relacje łączące ją z jakimś innym mężczyzną. Ona podobno zaprzeczyła, a on jej nie uwierzył. Tajemniczy człowiek powiedział dziennikarce, że ma fotografię, która potwierdziłaby jego słowa, lecz nie zdradził, co konkretnie na niej jest. Nigdy jej też nie wysłał. Intuicja redaktorki podpowiadała, że nie kłamał. Nie wymyślił historii, by zwrócić na siebie uwagę albo zakpić z rodziny zaginionej. Jego słowa były przerażające, ale jednocześnie szczere. Miał obsesję na punkcie Dorothy. Nie musieli się nawet dobrze znać. Wystarczyło jednak, że zobaczył ją w towarzystwie innego mężczyzny. Prawdopodobnie kolegi z pracy, o którego się wtedy martwiła. To mógł być impuls, który pchnął stalkera do porwania, a następnie pozbawienia jej życia. W myśl zasady, albo będziesz moja, albo martwa. Do domu państwa Scottów wydzwaniał regularnie. Zawsze ten sam głos i ton powtarzający, że skrzywdził 32-latkę, bo ją kochał. Ale nigdy nie wyjawił szczegółów, które pomogą odnaleźć ciało Dorothy. Rodzice zaginionej wierzyli, że ich córka została zamordowana. Była to trudna do przyjęcia prawda, ale nie mieli złudzeń, że stało się inaczej. Choć nie było na to żadnych dowodów, więc równie dobrze mógł się okrutnie bawić ich kosztem. Dzwonił zazwyczaj w środy, kiedy pani Scott była sama w domu, więc to ona odbierała. W ciągu 4 kolejnych lat przyzwyczaiła się do tego. Chciała, by ten człowiek w końcu pękł i wyjawił całą prawdę. W kwietniu 1984 roku to jej mąż chwycił słuchawkę. Był środek nocy. Gdy zapytał, kto tam, osoba po drugiej stronie od razu się rozłączyła. Nie miał pewności, ale uważał, że to sprawca. Od razu pojawiło się pytanie, dlaczego dzwoniący się rozłączył? Czy porywacz przestraszył się, że ojciec ofiary rozpozna jej głos? Dla przypomnienia, Dorothy wydawało się, że kiedyś już gdzieś go słyszała na żywo. Nie potrafiła jednak przypisać go do konkretnej osoby. Prześladowca wyzwaniał do jej pracy, więc pojawiła się teoria, że to ktoś związany z tym miejscem. Prawdopodobnie nieregularny pracownik, ale ktoś współpracujący w tamtym czasie lub wcześniej, na przykład dostawca czy tak zwana złota rączka. Co czyni ten wątek interesującym, okazuje się, że ten biznes należał kiedyś do ojca Dorothy. Czy naprawdę pan Scott mógłby rozpoznać głos tego człowieka? Porywacz nagle przestał dzwonić, jakoby w obawie, że znowu odbierze ojciec Dorothy. Z dostępnych informacji wynika, że pan Scott nigdy nie usłyszał głosu sprawcy, a to skłania ku tezie, że policjanci nie pozyskali dowodów w postaci nagrania żadnego połączenia. Byłby to z pewnością cenny dowód, ale śledczy z jakichś przyczyn się na to nie zdecydowali. Czas mijał nieubłaganie, a rodzice w dalszym ciągu czekali na wieści. Policjanci badali sprawę, ale nie było dowodów. Syn Dorothy dorastał. Gdy zniknęła, miał zaledwie 4 lata. W 1984 roku skończył 8. Nadal niewiele rozumiał, ale wiedział, że jego mamie stała się krzywda i że prawdopodobnie już nigdy więcej jej nie zobaczy. 6 sierpnia 1984 roku na drodze w pobliżu kanionu Santa Ana pewien budowlaniec natknął się na kości. Analiza wykazała, że część szczątków należała do młodej kobiety, pozostałe do psa. Pierwsza hipoteza śledczych zakładała, że ktoś wyszedł na spacer ze swoim zwierzakiem i uległ wypadkowi lub padł ofiarą brutalnego ataku. Brali pod uwagę też inne możliwości. Zdaniem specjalisty, kości leżały w tamtym miejscu przynajmniej od 2 lat.
Niestety nie potrafił ustalić przyczyny zgonu. Czaszka i zęby zachowały się niemal w idealnym stanie. Już na początku pojawiła się myśl ze strony śledczych, że to być może poszukiwana 32-latka. Pochodziła z pobliskiej miejscowości, zaginęła przed kilkoma laty. Wobec tego porównano uzębienie denatki z dokumentacją stomatologiczną zaginionej. Okazało się, że to ona. Ta wiadomość z jednej strony była ciosem dla jej rodziców, natomiast z drugiej przyniosła im ulgę. Przez lata spodziewali się, że ich córka nie zostanie odnaleziona żywa. Cieszyli się, że mogą chociaż ją pochować. W dalszym ciągu tożsamość sprawcy nie była znana. Na miejscu odnalezienia kości nie zabezpieczono żadnych innych tropów. Zwłoki porzucono kilka lat wcześniej, przynajmniej dwa, ale stróże prawa zakładali, że Dorothy zginęła krótko po swoim zniknięciu. Jeżeli zabójca zostawił po sobie jakiś ślad, został on zniszczony przez żywioł. W 1982 roku w tamtej okolicy doszło do pożaru, który strawił sporą część terenu. Policjantów zastanawiała kwestia odnalezienia psich kości. Ich pierwszym skojarzeniem było morderstwo rytualne. W latach 80. w Stanach Zjednoczonych dużo mówiło się o okultyzmie, kulcie szatana i sektach. Złożenie w ofierze młodej kobiety i zwierzęcia pasowało im do tego. Zaczęli badać ten wątek, ale ostatecznie do niczego ich to nie zaprowadziło. Krótko po pogrzebie rodzice ofiary znowu odebrali kilka telefonów od sprawcy. Tym razem prosił do słuchawki brata Dorothy, który nie rozpoznał głosu mężczyzny. W ciągu 4 lat, jeszcze przed odnalezieniem zwłok, gdy pojawiały się telefony, nikt ich nie nagrywał. Policjanci nie byli w stanie namierzyć, kto i skąd dzwonił, gdyż połączenie trwało zbyt krótko. Rozmówca wiedział, kiedy się rozłączyć. W trakcie śledztwa funkcjonariusze przesłuchali wielu świadków. Rodzinę, sąsiadów, znajomych z pracy i przyjaciół. Niektórych po kilka razy. Nikt nie został aresztowany i nie usłyszał zarzutów. Na początku w kręgu zainteresowania znalazł się dawny chłopak kobiety i ojciec jej syna. Z Denisem Terim nie było już od jakiegoś czasu. Kłócili się o swoje 4-letnie dziecko. Denis chciał sprawować większą opiekę nad synem. Prawdopodobnie chciał nawet z nim zamieszkać. Na to Dorothy kategorycznie się nie zgadzała. Czy Denis byłby w stanie zrobić wszystko, by dostać to, czego chciał najbardziej? Nawet pozbyć się matki swojego syna? Taka teoria wydawała się dość prawdopodobna. W końcu za zniknięciami i morderstwami kobiet często stoją mężczyźni z ich najbliższego otoczenia. Między innymi dawni życiowi partnerzy. Policja jednak wykluczyła go z grona osób podejrzanych. Okazało się, że w wieczór zaginięcia Dorothy był on w innym stanie na wyjeździe służbowym. Dostarczył dowody na swoją niewinność w postaci paragonów z hotelu i restauracji. Ponadto jego koledzy z pracy poświadczyli, że mówił prawdę. Choć nikomu nic nie udowodniono, stróże prawa mieli na swojej liście jeszcze kilka nazwisk. Nigdy nie wypłynęły one oficjalnie, ale lokalna społeczność doskonale wiedziała, o kogo chodziło. Mike Butler pracował w warsztacie samochodowym przy tej samej ulicy co Dorothy. Ponadto był bratem jednej z jej koleżanek. Gdy policjanci go przesłuchali, przyznał, że 32-latka od zawsze mu się podobała. Dodał nawet, że chciałby ją kiedyś poślubić. Jednak przesłuchanie innych osób wykazało, że zaginiona w żaden sposób nie była zainteresowana Mike'iem. Fakt, lubiła go, ale wyłącznie jako kolegę. Nie postrzegała go jako kandydata na męża. Teoretycznie mógł być jej prześladowcą. Wiedział, gdzie pracowała oraz kiedy zaczynała się i kończyła jej zmiana. Był w niej zakochany, ale ona zupełnie nie odwzajemniała jego uczuć. Mógł więc popaść w obsesję na punkcie Dorothy. Prawdopodobnie codziennie obserwował ją z warsztatu. Mógł widzieć, jak rozmawia z innymi mężczyznami. Czy doprowadziło go to do szału? Czy dlatego mógłby ją zabić? Niestety niewiele o tej sprawie wiadomo z oficjalnych źródeł. Jednak zainteresował się nią pewien bloger, Anthony Sherlock. Poświęcił jej kilka wpisów na swojej stronie. Udało mu się porozmawiać z dorosłym już synem Dorothy oraz sąsiadami i znajomymi. Dowiedział się kilku faktów o Mike'u. Dzięki temu wiemy, że mężczyzna skończył literaturę angielską.
W młodości wstąpił do armii i był korespondentem wojennym. Po powrocie do Stanów zamieszkał w hrabstwie Orange. Znalazł pracę w warsztacie samochodowym. To właśnie wtedy poznał Dorothy. Był dobrze zbudowanym mężczyzną z ciemnymi włosami i brodą. Podobno zmagał się z pewnymi problemami, między innymi z niestabilnością emocjonalną. Ludzie plotkowali, że należał do sekty czczącej szatana. To z kolei pasowałoby do wątku odnalezienia szczątków psa. Jednak nie wiadomo, jakie konkretnie dowody i tropy mieli stróże prawa. Ostatecznie uznali, że nie miał nic wspólnego ze śmiercią koleżanki. W tej sprawie można również natknąć się na inne nazwisko. Obie firmy od pana Scotta odkupił John Caicola. Nowy właściciel zatrudnił Dorothy jako sekretarkę. W 1996 roku został aresztowany przez agentów FBI za przestępstwa podatkowe. Pojawiły się wtedy głosy, że biznesmen od lat prowadził nielegalne interesy, już w czasie, gdy pracowała u niego Dorothy. Zaczęły się spekulacje, że kobieta była świadoma wszystkiego i zagroziła swojemu szefowi, że go wyda. On w obawie, że pracownica spełni swoje groźby, postanowił się jej pozbyć. Podejrzane telefony mogły być działaniem, które odwróci od niego uwagę. Tyle, że z drugiej strony Dorothy raczej bez problemu rozpoznałaby głos swojego pracodawcy. No chyba, że on zlecił to zadanie komuś innemu. Bloger, o którym wcześniej wspomniałem, podobno odkrył, że teren, gdzie odnaleziono Dorothy, był prywatny, a jego właścicielem był John. W pozostałych źródłach brakuje jednak potwierdzenia tej informacji. Trzeba jednak przyznać, że ta teoria brzmi ciekawie. Kwestia, dlaczego zabójca porzucił zwłoki akurat tam, od samego początku wydawała się śledczym istotna. Zastanawiali się, czy miejsce miało dla niego jakieś znaczenie, czy może wybrał je przypadkowo. Część policjantów nie wierzyła w przypadki. Byli zdania, że zabójca liczył na to, że tam nikt nie odnajdzie szczątków Dorothy. Pożary w tamtej okolicy się zdarzały i nikogo to nie szokowało, więc teoretycznie było to idealne miejsce na porzucenie ciała. Kimkolwiek był zabójca i cokolwiek nim kierowało, nie przewidział wszystkiego. Choć kości były nadpalone, udało się dokonać identyfikacji dzięki dokumentacji stomatologicznej. W 1982 roku doszło do zaginięcia 25-letniej Patricii Schneider. Szczegóły tej sprawy nasuwają skojarzenie, że za jej zniknięciem mógł stać ten sam człowiek, który zabił Dorothy. 31 lipca 1982 roku Patricia skończyła swoją zmianę około 3 nad ranem. Była barmanką w pubie w Indian Hills w Kalifornii. Kilkanaście minut później zjawiła się w pobliskim sklepie całodobowym. Musiała skorzystać z tamtejszego telefonu. Jej samochód podobno się zepsuł. Gdy opuściła sklep, nikt już jej więcej nie widział. Auto zniknęło z parkingu i znaleziono je 2 godziny później kilka kilometrów dalej. Biało-brązowa Toyota została doszczętnie spalona. W środku nie odnaleziono zwłok właścicielki. Patricia była szczupłą blondynką o niebieskich oczach i miała 162 cm wzrostu. Przez lata śledczy nie znaleźli zbyt wielu dowodów. Nikogo nie aresztowali, nie natrafili nawet na jej zwłoki. Nie ma też 100% pewności, czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane. Choć niewątpliwie można dostrzec pewne podobieństwa, w szczególności porzucony i spalony pojazd. Zagadka śmierci Dorothy do dziś pozostaje nierozwiązana. Chyba najbardziej przerażające w tej historii jest to, że pomimo upływu 44 lat, policja nie zgromadziła zbyt wielu dowodów. Syn kobiety uważa, że stróże prawa nie zrobili wszystkiego, co w ich mocy. Że mogliby rozwiązać tę sprawę, gdyby bardziej się postarali. Swoje podejrzenia kieruje wobec Mike'a Butlera. Jego zdaniem to ten człowiek odebrał mu mamę. Niestety dziś już nie ma możliwości, by jeszcze raz go przesłuchać. Zmarł w 2014 roku. Jeśli to on zabił Dorothy, to zabrał prawdę ze sobą do grobu. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuł pod tytułem Hope Dims for a Quiet Woman Who Vanished. Opublikowany 14 czerwca 1980 roku na łamach Los Angeles Times.
Artykuł pod tytułem Story Prompts Anonymous Call, opublikowany 13 czerwca 1980 roku na łamach Santa Ana Orange County Register Evening. Artykuł Billa Cosena pod tytułem Human, Dog Bones Are Found, opublikowany 7 sierpnia 1984 roku na łamach Santa Ana Orange County Register Evening. Wpisy z bloga pod tytułem Crime Blogger 1983.